Witam serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Wólkojeczecka. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i obecność. Witam przybyłych na nasze spotkanie. Zebranie wiejskie pana wójta gminy Wyszarek Mińskiego. Witam serdecznie. Witam zebranie po pracownika urzędu gminy Zamość. Witam pana z kamerą. Bardzo mnie lubi, przyjechał mnie zobaczyć. Także witamy panie Szanowny. Tak. Drugie stwierdzenie ważności zebrania. Zebranie zwołane zostało zgodnie ze statutem Sołectwa oraz pismem wójta gminy Zamość z dnia 19 lipca 2023 roku. Zgodnie z listą obecności zebrane bierze udział 33 mieszkańców. Statut sołectwa naszego w przypadku dzisiejszego zebrania nie określa progu frekwencji koniecznego do obowiązku zebrania podejmowanych nieprawomocnych decyzji. Także w takim składzie, jak jesteśmy, możemy podejmować decyzje w imieniu wszystkich mieszkańców. Porządek zebrania. Projekt porządku zebrania podany w zawiadomieniu o jego zwołaniu, ale przedstawię go jeszcze. Czyli otwarcie obrad, stwierdzenie ważności zebrania, przyjęcie porządku obrad, wybór planu zebrania. Informacja wójta gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania miejskiego z 2022 roku. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2024 roku. Kolejny punkt, przyjęcie wniosków do projektu budżetu gminy Zamość na 2024 rok. Następny punkt, sprawy sołeckie i gminne. I dziewiąty, zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi, propozycje do tego porządku zebrania? Nie widzę. Proszę więc udział w głosowaniu. Kto jest za przyjęciem porządku zebrania? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę wstrzymać. Nie widzę. Stwierdzam, że porządek zebrania miejskiego został przyjęty. Następny punkt, wybór protokolarny zebrania. Proponuję protokolarne zebrania dla pani Daria Popko, pracownik Urzędu Gminy Zamość. Czy są inne propozycje? Nie. Nie widzę. Proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za wyborem protokolarna zebrania pani Darii Popko? Kto jest przeciw? Proszę wstrzymać. Nie widzę. Stwierdzam, że radzę protokolarna dzisiejszego zebrania. I teraz informacja wójta gminy Zamość z realizacji uchwał zebrania miejskiego 2022 roku. Proszę panie wójcie, co sobie powiedzieć. Na początek dzień dobry wszystkim ogólnie jeszcze. Cieszę się, że przyjęliście państwo zaproszenie na to dzisiejsze zebranie. Wszystkiego zebrania to człowiek się tak pewnie wybiera zawsze. Wie, że frekwencja będzie. Żeby tą swoją frekwencją tutaj, jest nas dzisiaj 33 mieszkańców, to jest więcej 15%, 15% na pewno uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim. Mniej więcej tam każdego roku u nas jest. I wy tą frekwencją nadrabiacie do średnią gminną. Średnią gminna, która więc jak 5% więcej pewnie nie będzie. So, mówiąc o tym, że to właśnie niepewne na zebranie, to człowiek wie, że przyjeżdża, jedzie na zebranie i będzie miał z kim rozmawiać i bo jest o czym rozmawiać. Więc jeszcze raz podziękowania dla was za tą waszą sołecką aktywność samorządową i za tą dzisiejszą obecność na zebraniu miejskim. A jeszcze podziękowania też. Podziękowania, bo za nami cała akcja wyżynkowa. Jak każdego roku. Gmina Zamość na wyżynkach także wyżynkowa. W tej całej akcji wyżynkowej, wyżynki powiatowe, nasze gminne, wyżynki diecezjalne. Jeszcze teraz od jakiegoś czasu wzajemnie się wymieniamy gościnnie, więc mamy i wyżynki gminy Samok. Były u nich u nas. Jest to taka cała akcja.
akcja, cała akcja dożynkowa, więc za tą kolejną akcję trzeba podziękować dla Was. Braliście udział w dożynkach powiatowych i tych naszych gminnych i diecezjalnych. No, sytuacja rodzinna. Tym razem trzeba było być z rodziną, więc przykro mi, że z Wami nie byłem fizycznie, sercem byłem z Wami. Koleżanka wysyłała z niej się cały czas gdzieś tam. Troszeczkę podglądałem, a nawet i filmik miałem możliwość podglądać. Więc słowa podziękowania jeszcze raz dla Was. No i gratulacje, bo wieniec dożynkowy najlepszy na dożynkach powiatowych i drugi chyba, tak? Drugi na dożynkach decyzjalnych. No zresztą na dożynkach decyzjalnych pierwszy także na Zamość-Lipsko-Polesie. Tak żeby inaczej, tak wspomniałem, jesteśmy wyjątkową gminą i także wtedy, kiedy trzeba trochę świętować, bo dożynki dzisiaj to także samorządowe święto, w tych czasach samorządów gminnych. Więc wtedy także widać Was na tle powiatu zamojskiego i myślę, że nie tylko powiatu. Dziękuję za to obecny Wolnowieczek, za to, że wspólnie także gminnie świętowaliśmy. Dzięki gminie także za to. Przechodzę do realizacji porządku obrad. Informacja o realizacji uchwał zebrań miejskich z ubiegłego roku. W ubiegłym roku uchwały zebrania miejskiego zebrań miejskich dotyczyły już tylko funduszu, przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, więc ja w tym punkcie zatrzymam się tylko na tym. Natomiast w tym punkcie będziemy, myślę, że pan przewodniczący i sołtys w jednej osobie udzieli głosu na początku w tym punkcie, w którym będzie to duże gminne projektowanie, wtedy powiem o innych tematach związanych z górką Lipczyńską. Jeśli chodzi o fundusz sołecki tego roku, a więc decyzja Radzieckiego z roku ubiegłego, było bardzo wówczasem zebrane 41 osób, 19% frekwencji. To jest to prawo dla Górki Lipczyńskiej. Zebrani wówczas zdecydowali, że fundusz był podzielony w sumie na dwa zadania, z tym, że jedno takie rozbudowane. Remont garażu tutaj dla OSP 18 tysięcy złotych i pozostała kwota 7627,37 zł do tej inicjatywy lokalnej, a więc mieliście spotkanie opłatkowe. Byłem, widziałem go pięknie. Dzień dziecka także byłem, przeżywałem go pięknie. No i jubileusz OSP także. Więc to takie trzy członowe. Po drugie zadanie było, więc łącznie kwota 25 627,37 zł. Jeśli chodzi o te przynajmniej wydatki, które ja mam odnotowane ze ściągawek, które mi przygotowano, no to wychodzi na to, że na te dwa zadania wydano łącznie na realizację 82 160,40 zł. Ta różnica to niewiele ponad 54 tysiące dodatkowych środków budżetowych związanych z przebudową garażu. No i to więcej nawet 2,5 tysiąca złotych mam odnotowane, że dodatkowe jeszcze środków także na tych trzech inicjatywach lokalnych. Zadania wykonane, jeśli mamy mówić o tym, co mamy w tym garażu, to w tym kolejnym punkcie o tym porozmawiamy, bo to nie jest związane z pierwszym sołeckim tego roku. Jeśli są jakieś pytania, potrzeba uzupełnić informacje, to bardzo proszę. W tym zakresie, który powiedział może funduszu, ktoś pytać, że nie widzę, przechodzimy do realizacji kolejnego punktu zebrania. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Większość to wie, o co chodzi, ale proszę pana burmistrza o zapoznanie z regulacjami prawnymi funduszu sołeckiego. Tak,
dokładnie, więc krótko tylko przypomnę, że są to środki na dzisiaj, mówimy o Funduszu Sobieckim 2024 roku, a więc są to środki budżetu gminy. Są to środki budżetu gminy wydzielone z budżetu do takiej, powiedzmy, obrazowo oddzielnej szufladki. I w przyszłym roku jest to łącznie kwota 1 523 904,45 zł. No, ten system tak działa. Tak nakazuje ustawa dzielić te środki, więc dlatego te grosze nawet w tym programie wychodzą. Więc w skali gminnej jest to ponad 1,5 miliona złotych. Jeśli chodzi natomiast o wulkę wsiowską, według liczby mieszkańców te środki są podzielone i jeśli chodzi o wulkę wsiowską, 265 mieszkańców, to tak dla informacji. To są dane z końca czerwca, więc aktualnie mieszkańców, nie uprawnionych do udziału w zebraniu, tylko mieszkańców. Zależy, że się coś nie mówiło, ale tam nie łączy, tak. A środki Funduszu Sołeckiego 26 277,28 zł. To są te środki, które dzisiaj macie Państwo prawo do podjęcia decyzji, na co przeznaczyć te środki. To są te środki, które dla Wólki Jeprzewskiej przyszłoroczne budżety są pewne. Na co będą wydane, Państwo zdecydujecie. Ja jeszcze tak może dodam w tym miejscu, no dzisiaj troszeczkę Państwo tak pewnie będziecie dłużej ze mną na zebraniu. Nie tylko dlatego, że będziecie chcieli ze mną rozmawiać, ale także dlatego, że jest kamera. A więc no, ja mam nadzieję, że to, co jest nagrywane, będzie także upubliczniane. I to bez skrótów, tylko w całości. Bo taki cel rozumie tego jest udziału w zebraniu miejskim w taki sposób, więc ja w ten sposób chciałbym także przekazywać trochę więcej wiedzy mieszkańcom. Nie tylko przez dzisiaj bezpośrednio, ale także i mieszkańcom gminy, więc jeśli chodzi o Fundusz Sołecki, program Funduszu Sołeckiego funkcjonuje w gminie Zamość od 2016 roku. Natomiast no, decyzję mieszkańcy podejmowali począwszy od zebrań 2015 roku. W latach 2016-2024 łącznie kwota Funduszu Sołeckiego w skali gminnej 10 094 472 zł. Tyle łącznie Funduszu Sołeckiego środków, co do których mieszkańcy mieli prawo do podejmowania decyzji o ich przeznaczeniu. Jeśli chodzi o Wólkę Wieprzewską, no to kwota niecałe 181 tysięcy złotych. Ja wspomniałem o tej skali gminnej kwocie ponad 10 milionów złotych, ale w praktyce to wygląda zupełnie inaczej. Dużo więcej. Dużo więcej, dlatego że nazywamy się gminą wyjątkową. W większości przypadków większość Funduszu Sołeckiego to są decyzje mieszkańców rozpoczynające zadania inwestycyjne. A więc to są tego rodzaju decyzje, które praktycznie wymagają reakcji organów gminy w układzie dodawania dodatkowych środków do realizacji zadań, dodatkowych środków z pozostałej tej głównej części budżetu gminy poszczególnych lat. W związku z tym, jeśli byśmy tak chcieli powiedzieć, ile mieszkańcy gminy Zamość, w jakiej kwocie budżetu gminnego podejmują decyzje mieszkańcy gminy Zamość, a nie organy gminy, no organy pośrednio także. Organy muszą podejmować decyzję o tej kwocie zwiększającej później zadania Funduszu Sołeckiego. No ale to jest na pewno dużo, dużo większa kwota. Gdyby tak popatrzeć na Fundusz Sołecki tego roku, realizację Funduszu Sołeckiego tego roku, to tak Państwo zobrazuje sytuację. Niecałe 1,5 miliona złotych mamy w funduszu, 1 480 000 złotych z groszami. Natomiast na dzisiaj to, co już mam, oznaczone dodatkowe środki w realizacji zadań, to już jest ponad 1 036 000 złotych. Więc to już jest nie 1 480 000, tylko 2 miliony.